Termometr to przyrząd z podziałką, na której znajdują się zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Dzięki tej lekcji nauczysz się zaznaczać i odczytywać liczby całkowite na osi liczbowej. Ten matematyczny obiekt jest Ci już znany. Czy pamiętasz, jak on się nazywa? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. To jest oś liczbowa. Potrafisz już zaznaczyć na tej osi liczby naturalne. W tym miejscu zaznaczyliśmy 0. Tutaj 1, tutaj 2, tutaj 3, tutaj 4 i tutaj 5. Strzałka wskazuje kierunek wzrostu liczb. Im dalej na prawo od 0, tym liczby są większe. Zwróć jednak uwagę, że po lewej stronie zera również znajdują się kreseczki. One również odpowiadają pewnym liczbom. Wyobraź sobie teraz, że pod tą osią znajduje się woda. Skup teraz swój wzrok na miejscu, w którym znajduje się zero. Zobacz, co się stanie. Ryba wynurzyła się w zerze i ponownie zanurzyła się w jedynce. Patrząc na tę oś możemy powiedzieć, że ta ryba zmieniła swoje położenie z zera do jedynki. Teraz raz jeszcze skup swoją uwagę na tym miejscu i obserwuj, co się stanie. Teraz ryba wynurzyła się w zerze i ponownie zanurzyła się w tym miejscu. Zauważ, że to miejsce znajduje się w takiej samej odległości od zera, jak to miejsce. Znajduje się tylko po przeciwnej stronie. Przypomnij sobie, co oznaczają te liczby na osi liczbowej. Oznaczają one odległość od zera. Skoro to miejsce znajduje się w odległości równej 1 od zera, to to miejsce znajduje się również w odległości równej 1 od zera. Ale pamiętaj, że jest po przeciwnej stronie. Oznacza to, że będzie tutaj liczba przeciwna do liczby 1. Czy pamiętasz, jaka to liczba? Tą liczbą jest minus 1. Liczby przeciwne znajdują się na osi liczbowej w tej samej odległości od zera, ale po przeciwnych stronach. Zwróć uwagę też na to, że zachowana jest zasada wzrostu liczb. Mówiłem już, że strzałeczka wskazuje ten wzrost. Jeśli ustawimy się w tym miejscu, to po prawej stronie wszystkie liczby będą większe od liczby -1. Zastanów się teraz, jaka liczba znajduje się w tym miejscu na osi liczbowej. Ta liczba znajduje się w odległości 2 od 0. Liczbę 2 mamy jednak z prawej strony. W tym miejscu będzie zatem liczba przeciwna do liczby 2. Tą liczbą jest minus 2. Idźmy dalej tym tropem. W tym miejscu znajduje się liczba minus 3. Ta liczba znajduje się w odległości 3 od 0. Znajduje się jednak po przeciwnej stronie tej liczby, a tutaj mamy 3. Pomyślmy o tych liczbach nieco inaczej. Jeżeli zrobimy jeden krok na prawo od 3, to będziemy mieli liczbę o 1 większą. Jeśli z miejsca, które oznaczone jest liczbą 3, zrobimy krok w lewo, otrzymamy liczbę o 1 mniejszą. Liczbą o 1 mniejszą niż 2 jest z kolei liczba 1 i znajduje się ona w tym miejscu. Tutaj mamy zatem 0, tutaj mamy minus 1, tutaj mamy minus 2, tutaj minus 3, tutaj minus 4, a tutaj minus 5. Zapamiętaj, że im dalej na prawo od zera tym liczby są większe, a im dalej na lewo od zera tym liczby są mniejsze. Przypomnę, że odcinek między liczbami 0 i 1 nazywa się odcinkiem jednostkowym. Ten odcinek mówi nam, jaka jest odległość między kolejnymi liczbami na osi liczbowej. W życiu codziennym z osią liczbową, na której znajdują się liczby ujemne, możemy spotkać się patrząc na termometr rtęciowy. Z tego termometru łatwo odczytać, że temperatura to minus 3 stopnie Celsjusza. Zwróć uwagę, że z tego termometru możemy odczytać, jaki jest odcinek jednostkowy. Odcinek jednostkowy mówi nam, jaka jest odległość między kolejnymi liczbami. Spójrz jednak na taki termometr. Jaką temperaturę wskazuje? minus 10 stopni Celsjusza. Odcinek, który wskazuje odległość między kolejnymi zaznaczonymi liczbami na osi które nie są zerem i jedynką nazywa się odcinkiem bazowym. Tutaj mamy taki odcinek bazowy. Spójrz teraz na taki termometr. Widzisz, że jest on popękany. Podziałka nie jest również w pełni uzupełniona. Ciężko odczytać z niego, jaka jest temperatura. Można jednak uzupełnić tę podziałkę. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Zobacz, przy tej kresce mamy 0 stopni. Temperatura przy tej kresce jest o 5 stopni wyższa niż ta temperatura. To ile stopni oznacza ta kreska? 10 stopni, tutaj zapisuję liczbę 10. To jaką temperaturę oznacza ta kreska? 15 stopni to jest temperatura o 5 stopni wyższa od tej temperatury. Zobacz, wszystko się zgadza. Kolejna kreska oznacza 20 stopni. Wiemy już, jaką temperaturę wskazuje termometr. 15 stopni Celsjusza. Skoro tutaj mamy 20 stopni, to ta kreska oznacza 25 stopni. Tutaj zapisuję 25. Jeszcze dwa miejsca na tej podziałce nie są podpisane. Zobacz, tutaj mamy 0 stopni. Jedną kreskę niżej mamy temperaturę o 5 stopni niższą niż 0 stopni. To jaka temperatura będzie w tym miejscu? Minus 10 stopni. Minus 10. A ile stopni zapiszemy tutaj? Minus 15. Zauważ, że nie musieliśmy przy żadnej z liczb zapisywać stopni Celsjusza, ponieważ tutaj mamy zapis, co oznaczają liczby na termometrze. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Uzupełnij brakujące liczby na osi liczbowej. Zobacz. Tutaj mamy 0. Tutaj mamy 20. Jaka liczba znajduje się między liczbami 0 i 20? Liczba 10. Jeśli do 0 dodam 10, otrzymam 10. Jeśli do liczby 10 dodam 10, otrzymam 20. W tym miejscu będzie zatem liczba o 10 większa od tej liczby, czyli liczba 30. Tutaj będzie 40, a tutaj 50. A jaka liczba będzie w tym miejscu? Liczba przeciwna do tej liczby. Oba miejsca znajdują się w tej samej odległości od zera, ale po przeciwnych stronach. W tym miejscu zapisujemy zatem liczbę przeciwną do liczby 10, czyli minus 10. To miejsce znajduje się w takiej samej odległości od zera, co to miejsce. Liczbą przeciwną do liczby 20 jest liczba minus -20. Ta kreseczka znajduje się w tej samej odległości od zera, co ta kreseczka. Liczbą przeciwną do liczby 30 jest liczba minus -30. A jaka liczba będzie obok? Przeciwna do liczby 40, czyli minus -40. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Liczby całkowite to liczby naturalne i liczby do nich przeciwne. Liczby całkowite ujemne to te, które są na osi na lewo od zera, a dodatnie na prawo. Liczby całkowite niedodatnie to liczby ujemne oraz 0. Liczby całkowite nieujemne to liczby dodatnie i zero. 0 jest niedodatnie i nieujemne. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych lekcji z tego działu oraz do zasubskrybowania naszego kanału.